Marta Piasecka i Bartosz Łyżwiński. Witamy Państwa ponownie po krótkiej przerwie. To jest poranek w telewizji w Polsce. Poranek, w którym sporo mówimy o stanie finansów państwa. Nie jest najlepiej. Dziura budżetowa sięga już prawie 70 miliardów złotych, a Unia Europejska objęła nas procedurą tego nadmiernego deficytu. I o tym teraz europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller. Budżet państwa za czasów Platformy Obywatelskiej zaczyna być dziurawy. Nawet Komisja Europejska zaczyna przyglądać się stanowi finansów publicznych w Polsce. Na to polski rząd przygotowuje reformę finansowania samorządu terytorialnego. Co ona w praktyce oznacza? Że stracą małe i średnie samorządy. Środków finansowych na zasadę zrównoważonego rozwoju nie będzie. Ponadto likwidują rządowy program inwestycji strategicznych, który wzmacniał inwestycje lokalne. Tak właśnie wygląda reforma samorządu terytorialnego w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. No właśnie, pamiętamy dobrze, jak ówczesna opozycja, a dzisiejsi rządzący kiedyś krytykowali rządy Zjednoczonej Prawicy. Mówili, że straszna jest forma budżetu państwa. Że jak dojdą do władzy, to będzie super. Tak, no to zobaczmy, jak podsumował to wszystko Marek Jakubiak na sejmowej mównicy. Daniel Obajtek zrobił rocznie większy przychód niż cała Polska za waszych rządów. Niż budżet z 2015 roku. I powiem tylko tyle, że dla was jest to wstyd, nie ulega to żadnej wątpliwości, ale też i prawda objawiona, że po prostu Polską trzeba umieć rządzić. No. Jeżeli bierzecie się do rządzenia, a powiadam tylko tyle, że najgorszy fachowiec, jaki wam się w życiu zdarzy, to taki, który zaczyna swoją pracę od krytykowania poprzednika. Ja myślałem, że dzisiaj tutaj staniecie i powiecie, może i było źle, ale dzisiaj mamy plan na Polskę taki i taki. Będzie Polska miała dwa razy większy budżet niż miała. Polska będzie miodem płynęła, proszę państwa, i co się stało? No i nic. Wy nawet na ocet nie macie. Nawet na ocet 70 miliardów deficytu już teraz macie. Marek Jakubiak z Kukiz 15 jak zwykle w punkt podsumował to, co najważniejsze. A my teraz wracamy za to do sprawy, która budzi wciąż kontrowersje, o dwóch posłankach, które stwierdziły, że mają biuro poselskie na terenie, na który nie mogą wchodzić, a jednak. Na granicy polsko-białoruskiej na Podlasiu Klaudia Jachira i Urszula Zielińska dwa lata temu otworzyły na chwilę swoje biura poselskie, by móc tam wjeżdżać. Tyle, że to było niezgodne z prawem. Reagowała Straż Graniczna, reagowała policja. Paniom posłankom to się jednak nie spodobały, zawiadomiły prokuraturę, ale prokuratura nie widziała powodu wtedy, by wszczynać śledztwo. To jednak zdanie zmieniła po dwóch latach. To zobaczmy teraz na portal X, a konkretnie na media społecznościowe Macieja Wąsika, który napisał tak. To jest mega skandal. Policjantowi postawiono zarzuty za to, że sumiennie właściwie wykonywał obowiązki. Nie wpuścił dwóch świętych krów do strefy zamkniętej. To sytuacja porównywalna z zarzutami dla żołnierzy za użycie broni palnej. Panie Tomasz Siemoniak, jaki to sygnał dla policjantów na granicy? To już nie pierwszy raz, kiedy obecna władza karze kogoś za wykonywanie swoich obowiązków i swojej misji. Już teraz sięgamy po komentarz. Z nami w studiu Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości. Witamy, panie pośle, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. No właśnie, to jest trochę przerażające, że kolejny raz mamy do czynienia z czymś, co wydaje się skandaliczne, czyli zakaraniem za wykonywanie swoich obowiązków. Niestety mamy tutaj konsekwentną politykę obozu rządzącego, która była wymierzona w obrońców naszych granic i ta polityka była prowadzona jeszcze, gdy byli opozycją, bo przecież od 2021 roku widzieliśmy cały czas ataki polityków opozycji ówczesnej na obrońców naszych granic. Pamiętamy posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy biegali po granicy z jakimiś paczkami, próbując dostać się do strefy przygranicznej. Pamiętamy przecież posła Franka Sterczewskiego, który krzyczał do jednego ze strażników granicznych o tym, że zeskanuje jego twarz. Pamiętamy, jakie było podejście chociażby do budowy zapory na granicy, czy do wprowadzenia tych specjalnych stref, które zabezpieczały pracę funkcjonariuszy, którzy dzisiaj bronią naszej granicy. I chociaż w pewnej sferze takiej retorycznej to się zmieniło po objęciu władzy przez stronę rządzącą, to widzimy, że fakty są zupełnie inne, bo przecież swoją działalność zaczęli od powołania specjalnego zespołu prokuratorów, który
ma obrońców granic ścigać. I to jest kolejny element tego, że również prokuratorów zmusza się do zmian decyzji w takich sprawach i okazuje się, że to nie prokuratura, która ma być niezależna, decyduje o tym, że tak jak w tym wypadku funkcjonariusz policji zachował się w taki sposób, jak powinien, tylko teraz decyduje o tym pani Klaudia Jachira. Premier Donald Tusk w czerwcu, teraz tak sprawdzam, był na granicy polsko-białoruskiej. Mówił o tym, że chodzi o to, by utrudniać przemyt nielegalnych migrantów przez granicę i uwaga, by stworzyć lepsze warunki dla Straży Granicznej, wojska i policji. Tak mówił Donald Tusk i pamiętam, że mówił też o pełnym wsparciu dla funkcjonariuszy. Jak to pełne wsparcie ma się do tego, że policjant po ponad 20 latach pracy w policji odchodzi z tej policji, bo jest ścigany przez prokuraturę, zarządzaną przez Adama Bodnara? Przede wszystkim byłoby bardzo dobrze, gdyby rząd przestał rozwiązywać problemy, które sam tworzy. To Bodnar powołał specjalny zespół prokuratorów, który ma ścigać obrońców granic. Jedną decyzją może ten zespół zostać rozwiązany. A dzisiaj słyszymy na przykład o tym, że będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości czy w Ministerstwie Obrony Narodowej powstawała komórka, która ma udzielać pomocy prawnej żołnierzom, którzy służą na granicy. Po co im ta pomoc prawna, gdy tworzy się jednocześnie zespół, który ma ich ścigać? Oni nie potrzebują pomocy prawnej, tylko nie potrzebują mieć na plecach prokuratorów, którzy mają ich skazywać. I sprawa tutaj jest absolutnie prosta. Niestety ja, patrząc na to wszystko, co się dzieje, nie jestem w stanie tego zrozumieć, że dzisiaj rząd i przez to całe państwo nie stoi murem za tymi, którzy bronią naszego bezpieczeństwa, tylko stoi za ich plecami, grożąc im palcem i patrząc na to, co robią. No tak po prostu nie można. W ten sposób nie da się zbudować państwa, które będzie bezpieczne. Panie pośle, to wchodzimy teraz na kolejny temat, a mianowicie na morale tych, którzy bronią naszego bezpieczeństwa, naszych granic, naszej codzienności, tego, żebyśmy czuli się bezpiecznie w tym kraju. Czy teraz oni również czują się bezpiecznie, wykonując swoje obowiązki i swoją misję, czy jednak czują się bardziej zagrożeni ze strony państwa polskiego, prokuratury? Jeśli żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, policji nie będą mieli tego poczucia, że państwo stoi za nimi murem, że w momencie, kiedy będą podejmowali trudne decyzje związane z tym, w jakiej formie bronić naszej granicy, a przypomnijmy, że to są sytuacje, które są bardzo dynamiczne, związane z zagrożeniem życia i zdrowia, więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że potem ktoś sobie siądzie i na spokojnie obejrzy jakieś nagranie i stwierdzi, że nie, to może trzeba było inaczej, a może trzeba było stanąć trochę bardziej z prawej, a może trochę bardziej z lewej. To nie jest taka sytuacja. To są ludzie, którzy są zagrożeni i którzy podejmują decyzje po pierwsze celem obrony naszego państwa, ale również obrony siebie samego i swoich kolegów. I to jest niezwykle ważne. To, co widzieliśmy w sprawie wcześniej już tych żołnierzy na granicy, którzy byli ścigani przez prokuratorów Bodnara, to jest coś absolutnie skandalicznego. W ostatnim czasie na Komisji Obrony zostały przedstawione nam nagrania z tamtych sytuacji. Oczywiście ta komisja była objęta klauzulami niejawności, więc nie mogę mówić o tym, co tam widzieliśmy. Natomiast to, co zobaczyliśmy, było absolutnie skandaliczne i domagamy się jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby te nagrania zostały ujawnione opinii publicznej, bo to dopiero pokaże, jaki efekt mrożący mają te działania prokuratury Bodnara wobec żołnierzy. I to pokazuje wprost, że to, co się wydarzyło później ze świętej pamięci żołnierzem Sitkiem, który zginął broniąc naszej granicy, również wynikało właśnie z tego, że żołnierze są sparaliżowani przez obecną władzę, bo nie wiedzą, czy jak podejmą skuteczną obronę granicy, to czy państwo nie będzie stało za chwilę przeciwko nim. Panie pośle, wczoraj ta część komisji śledczej, która bada wybory korespondencyjne, ta część, która jest reprezentowana przez polityków obozu władzy, przedstawiła taki raport wstępny, końcowy. Mają być zawiadomienia do prokuratury, między innymi na byłego premiera Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Elżbietę Witek, Jacka Sasina. Jaki jest stosunek państwa do tego raportu? Czy są powody do niepokoju? No bo jednak ma to trafić do prokuratury. No szkoda, że tam jeszcze papieża nie dopisali. No myślę, że jeszcze kilka nazwisk. Nie wiem, Donalda Trumpa. No dałoby się kogoś tutaj znaleźć. No to jest oczywiście absurdalne. Zresztą tak jak całe funkcjonowanie tych komisji śledczych jest czymś zupełnie absurdalnym. Które są de facto bardzo drogie. Widzieliśmy cyrk, na który wydaliśmy jako podatnicy miliony złotych. Coś, co miało wyłącznie służyć kampanii europarlamentarnej kilku osób, które w tych cyrkach uczestniczyły.
No i dzisiaj starają się jakoś podsumować tą swoją pracę, natomiast ta praca była żenująca, jeśli chodzi o merytorykę. No i tutaj ciężko się odnosić do tego, że z jednej strony chcą na przykład ścigać premiera Mateusza Morawieckiego za to, że wywiązywał się ze swojego konstytucyjnego obowiązku, a z drugiej strony chcą ścigać premiera Jacka Sasina za to, że nie zrealizował decyzji, która według nich była bezprawna. Więc no tutaj widać, że nawet sami między sobą nie są w stanie ustalić zeznań. Natomiast to jest element takiego szerszego procederu, który mamy, czyli stworzenia takiego państwa mafijnego, który ma systemowo zastraszać opozycję. Bo przecież te wszystkie regulacje, które mamy w państwie, chociażby nawet związane z immunitetami, są skierowane do tego, żeby bronić posłów opozycji w demokratycznym systemie przed władzą. Dzisiaj tworzy się państwo mafijne, taka, można by powiedzieć, zorganizowana grupa przestępcza, chociaż to byłby pewnie komplement dla tej ekipy Tuska, bo patrząc na to, jak działają, to jest raczej zdezorganizowana grupa przestępcza, która ma ścigać polityków opozycji. No i to jest cel tego wszystkiego. Natomiast od strony merytorycznej nie ma tutaj zupełnie nic. Skoro nie ma od strony merytorycznej zupełnie nic, to w takim razie w jakim celu trwają te komisje? Wciąż Zjednoczona Prawica jest pod lupą rządu Donalda Tuska. Czy uważają państwo, tak jak część komentatorów, część polityków, że to ma na celu odwrócenie uwagi między innymi od podwyżek, które przecież przeszły bez echa, a wkroczyły od 1 lipca? Tak, mamy tutaj rzeczywiście krytyczną sytuację, jeśli chodzi o gospodarkę państwa, bo widzimy, że rząd wszelkie swoje błędne decyzje stara się przesuwać na obywateli, tak żeby to obywatele ponosili ich koszt. Mamy gigantyczne podwyżki cen energii, mamy gigantyczne podwyżki cen wody i w każdym aspekcie funkcjonowania państwa widać, że poziom życia Polaków będzie się po prostu obniżał, a jednocześnie przypomnijmy, że mamy wyjątkowo dobrą sytuację zostawioną po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Dochody budżetu państwa na poziomie ponad 680 miliardów złotych. Gdy obejmowaliśmy władzę w 2015 roku, nie chciałbym skłamać, ale to było około 280 kilku miliardów złotych. Więc ponad 130% wzrostu dochodów do budżetu państwa. No, widać, że zastali państwo, w którym naprawdę było z czego realizować projekty. A dzisiaj ze wszystkich projektów rozwojowych się wycofują, a do tego pojawiają się jakieś koszty, które są przenoszone na obywateli. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, z czego ta sytuacja się bierze. Bo gdzie nagle zniknęły te miliardy złotych, które były wypracowywane przez Polaków? Panie pośle, pan też alarmował w sprawie sytuacji w PKP Cargo. To jest tylko taki jeden z przykładów, ale chyba bardzo wymowny, że po tych kilku miesiącach sytuacja jest taka, że 1/3 zatrudnionej tam załogi może znaleźć się na bruku. Słyszymy w tej chwili o tym, że została podjęta decyzja o zwolnieniu ponad 4 tysięcy ludzi z PKP Cargo, z drugiego przewoźnika cargo w Europie, który po prostu decyzją tego rządu ma zostać wyeliminowany z polskiego rynku. I tutaj sprawa jest oczywista. Próbowali w 2012 roku sprywatyzować tą spółkę. W 2014 roku podjęli drugą próbę prywatyzacji, która niestety się nie udała, bo stracili władzę. I zaraz po powrocie do władzy wrócił ten temat, żeby sprywatyzować PKP Cargo, żeby stworzyć pewną przestrzeń dla Deutsche Bahnu na naszym rynku. Tylko że to nie jest zwykła spółka. To jest spółka, która ma krytyczne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej gospodarki. I takich spółek w państwie potrzebujemy. Spółka, która przez ostatnie lata przyniosła ponad 200 milionów zysku. Przez ostatnie 2 lata. I nagle okazuje się, że jest w takiej sytuacji, że musi zwolnić 1/3 załogi. No przecież to jest jakaś aberracja, to co się dzieje w tej spółce. Ale do końca w jakiej sytuacji finansowej jest ta spółka, nie wiemy. Bo przecież zarząd spółki wybrany przez Platformę Obywatelską podjął działania, które miały otworzyć postępowanie sanacyjne, które pozwoli na stworzenie masy sanacyjnej i wyprzedaż majątku spółki, ale równocześnie opóźniły publikację sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze, żeby nie pokazać, w jakiej sytuacji rzeczywiście jest spółka. Czyli mamy do czynienia z ukrywaniem informacji giełdowych o tym, co się w spółce naprawdę dzieje, bo być może ta sytuacja wcale nie jest tak zła, jak twierdzą, a jednocześnie próbę wyprzedaży całego majątku i wyeliminowania spółki z rynku. I temu będziemy się przyglądać. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem, a my wracamy po krótkiej przerwie z kolejnymi tematami. Do zobaczenia.